Tarararara. Następna krokiew jest. Bonjour, moi mili, witam was w następnym odcinku. Plan na dziś to zrobienie tych dwóch ostatnich przęseł krokwi, które jeszcze nie będą się opierać na krokwi koszowej, czyli ta, co będzie tu. I z nią problem jest taki, że trzeba ją ściąć tak, żeby się skończyła na krokwi. I jeszcze jedna, która będzie tutaj. Ją trzeba ściąć tak, żeby się kończyła na zamku, nie wystawała dalej, bo tutaj będzie szła jeszcze ostatnia krokiew nad garażem i na niej się będzie musiała oprzeć. Z tamtej natomiast strony bez problemu będziemy sobie dawać krokwie na całą długość i tu, i tu. Problem polega na tym, tak jak wam mówiłem jakiś czas temu w którymś z odcinków, że no, nie wyobrażam sobie tego, żebym zrobił całe przęsło razem z tamtą krokwią na całą długość, stawiał to do góry i dopiero wtedy sobie mierzył, więc biorę taką krokiew, która jest brzydka. Wcinam to tutaj, czyli chwila, tu jest ten przymiar, mój przymiar krokwiowy, tak, ścinam to tutaj, więc zostaje mi ten kawałek, a ten kawałek to jest kawałek stąd do końca. I mając ten kawałek, jego sobie, z nim mogę spokojnie operować, jego sobie dotknę tutaj na wymiar, jeszcze spasuję, czy wszystko leży i dopiero potem wezmę sobie następną krokiew i jej końcówkę zetnę na taki wymiar, jaki mi wyjdzie. A to wcale nie będzie zmarnowana krokiew, ponieważ ona, tak jak mówiłem, jedna z tych krokwi musi się kończyć razem z oczepem w tym miejscu i to właśnie będzie ta krokiew, będzie dokładnie ścięta tak, jak być powinna. No, nic w przyrodzie nie ginie. Tak więc biorę sobie magiczny ołóweczek. Mamy te linie. Zrobię sobie stanowisko do tego, żeby to dociąć. Muszę najpierw skoczyć na dół, włączyć agregat. Oczywiście będziemy ciąć zagłębiarką z szyny. Po prostu sobie przyłożę, przetnę i zaraz wam to pokażę, jak tylko sobie to wszystko tutaj przygotuję. Dobra, to jest przycięte. Teraz potrzebuję sobie wziąć jakiś wstępny wymiar. Jakby 79 weźmiemy na początek. Ech. 79. To mamy. Teraz to szybko przytnę. No i chodźmy zobaczyć, czy to pasuje.
będzie jakoś tak. Ten zamek jest na 45. Wygląda dobrze. No i okej, więc robimy na to. I teraz biorę sobie następną krokwę. Oj Boże. To jest przymiar, tak. Biorę sobie następną krokwę. Na przykład te. I od tej biorę wymiar. Odrysowuję i ucinam. Tererera, proszę. Następna krokiew jest. Już musiałem te dziurki powiercić, żeby tam sobie wkręt wszedł głębiej. On dzięki temu łapie oba oczepy. Trzyma się to dużo mocniej. Tu miałem mały problem, bo oto mi się klinowała ta krokiew i nie chciała sobie dojść. Ale już jest dobrze i tutaj dałem to długie 2,5-metrowe OSB, co kiedyś miałem w szalunku, żeby złapać te trzy krokwie. I jeszcze tą jedną, co będzie tutaj. No i teraz mam nadzieję, że rozumiecie, czym był problem. Tu się kończy ten cały kosz zasrany, na którym tyle schodzi czasu. I następna krokiew będzie tutaj, ona się będzie kończyła razem z oczepem. Muszę to jakoś tak wymierzyć, bo zaraz za tą ściętą krokwią, czyli tak jak mówiłem, wykorzystamy sobie tą. To jest jakby pół zamka. W tym miejscu się będzie kończył oczep. I musimy sobie wymierzyć, moi drodzy. Ten wymiar 2, 8, 7, 6. To jest wymiar od początku tej ściany, czyli odtąd, aż do pewnie gdzieś dotąd, i tutaj w tym miejscu zacznie się krokiew koszowa, więc ta krokiew poprzednia musi się skończyć wcześniej. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. I tutaj jeszcze będzie wsadzona jedna, ta ostatnia krokiew, na której to się oprze. Jak dożyję tego oczywiście. No, więc sobie wymierzę ten wymiar. Przerzucę sobie go też na tamtą stronę. Bo o ile tam cały czas się trzymałem słupków, tutaj to wychodzi różnie. Tak, teraz bardzo istotne jest, żeby zmieścić się dokładnie. No, żeby sobie nie spieprzyć tej krokwi koszowej, bo ona jest najważniejsza w tym wszystkim. Więc ja sobie wymierzam to i skręcam następną krokiew. Mam już ostatnio przygotowane. Ta jest troszkę skrzywiona, więc muszę tutaj najpierw złapać jednym wkrętem z tej strony, drugim z tej, żeby to sobie doszło. Ma też wymierzony wymiar 1,8, 1,7 do końca jętki, więc to będę musiał sobie połapać, ale najpierw to.
panem, więc tam nie będzie jeździć. Teraz pozostaje sobie ustawić tę jętkę w miejscu spoczynku. Tu widać, że krokwie powinna iść nieco do siebie. Zresztą to widać na tym zamku, nie? Że to powinno iść. O, tak. I dzięki temu to dojdzie sobie tu. No i cacy. Teraz to ściskiem. No i jest, to jest skręcone, teraz tylko sobie to postawię. I tak wam tylko zasugeruję, że jeśli stawiacie to z tak niskiego kąta, to próbując to pocisnąć do góry, to się wam będzie przesuwać w bok. Więc dajcie sobie tutaj ograniczniki. Weźcie sobie deskę pionową, złapcie ściskiem z jednej, z drugiej strony, to właśnie nie będzie przesuwać i będziecie mogli sobie łatwo samodzielnie postawić. Ja już nauczony życiem wiem, że może być problem z tym OSB. Że to się tam zahacza, to więc to po prostu muszę jakoś chwilowo odciągnąć, żeby nie było problemu. Ale to jest bez kłopotu do zrobienia samodzielnie. Kolejne przęsło jest postawione, wprawdzie w połowie pracy, ale chciałem wam pokazać, o co chodzi z tą rozpórką. Dzisiaj dzięki temu ta krokiew nie miała możliwości przesunięcia się dalej. Tu z kolei dałem ją pod kątem, żeby z powodu braku tego zamka, żeby to po prostu nie zjechało w dół, to sobie dzisiaj nawet ślad jest, pojechała pod tym kątem. Teraz oczywiście zapomniałem zrobić tych nawierceń, więc sobie zrobię je teraz. No i przykręcę obie krokwie wstępnie. Złapię to, będę ją powoli stawiał. Jak uznam, że jest w miarę pionowo, złapię sobie to OSB razem z tym, sprawdzę wszystko, dokręcę śruby, wkręcę tu dwie i bajlando. Widzimy się za chwilkę. Zadanie na dzisiaj wypełnione. Tutaj macie zaznaczoną tą, gdzie będzie koszowa. Znaczy koszowa jest z tamtej strony, ale tu jest ten wymiar, ten sam. Krokiew się miała na tym kończyć. I co istotniejsze, widzicie, będę miał tą krokiew jako bazę do dosunięcia sobie tej koszowej. Bardzo dobrze. Tutaj niestety widać ten wkręt, ale zatopiłem go możliwie głęboko, żeby złapał sobie oba oczepy. Jeszcze pewnie kawałek tego nadproża, więc to będzie siedziało naprawdę mocno. No i są połapane na 2,5-metrowym zastrzale. To są ostatnie krokwie, które tak będą łapane tutaj. Reszta też będzie szła z tej strony, bo tu będą niepełne na koszowej. No. Więc właściwie tyle, jeśli chodzi o łatwe krokwie. Teraz się zacznie orka. Super. No to co? Do następnego odcineczka.